Witam. Bardzo ciepło przyjęliście poprzednie ciekawostki, także tak jak jeden z widzów proponował, Gara. 10 ciekawostek o Garze. Zaczynajmy. Tatuaż na czole Gary oznacza miłość. Hobby Gary jest podlewanie kaktusów. Sabaku no Gara często tłumaczone jest jako pustynny Gara. Tak naprawdę powinno tłumaczyć się Gara z wodospadu piasku. Błąd ten spowodowany jest tym, że japońskie słowo sabaku wymawia się tak samo jak pustynia. Można zauważyć, że Gara jest mocno wzorowane na Naruto, ponieważ ważą oni tyle samo i są oni tego samego wzrostu w pierwszym Naruto, jak i w Shippuden. Gara jest jedną z czterech postaci, która zawsze jest w pierwszej dziesiątce w sondażach na popularność. Tak wyglądał Gara na live spectacle Naruto. Ulubionym jedzeniem Gary są solone języki i gizzard, a najmniej ulubionym jest Yokan i Mahon Glacy. Gara ukończył zaledwie 34 oficjalnych misji. 0 rangi D, 9 rangi C, 8 rangi B, 14 rangi A oraz 3 rangi S. Naruto i Gara posiadają wiele podobieństw. Obaj byli Chinchuriki, obaj stracili matki podczas pieczętowania bestii, obaj byli synami czwartego Kage swojej wioski, obydwom umarła matka w dzień ich narodzin. Imię Gara dosłownie znaczy kochający siebie demon. Mam nadzieję, że te ciekawostki były faktycznie ciekawostkami i ich nie znaliście. Dajcie znać, kogo mogę przedstawić w kolejnych ciekawostkach o postaciach z Naruto. Do następnego, trzymajcie się, na razie, cześć!